Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Rogacka-Łukasik i jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosz. Mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze spotkanie w ramach akcji Uniwersytet w Bibliotece, organizowanej właśnie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Bardzo cieszę się, że zdecydowali się Państwo spędzić ze mną chwilę czasu, a podczas tego naszego dzisiejszego spotkania zaproszę Państwa w podróż w przyszłość. Choć pojawia się na samym początku pytanie, czy przyszłość, czy to już teraźniejszość. Dzisiejszy wykład zatytułowałam jako trendy i zachowania rynkowe konsumenta w handlu elektronicznym. Podstawowe pytania, na które będę starała się dzisiaj Państwu odpowiedzieć, to czym jest termin społeczeństwo informacyjne, jaki ma ono wpływ na rynek, jak narodził się konsument, jaki wpływ ma konsument na handel elektroniczny, czy przedsiębiorca stoi pod presją dostosowania się do potrzeb e-konsumenta w naszej wirtualnej rzeczywistości. Oto pytania, na które będę chciała Państwu udzielić odpowiedzi. Zresztą dzisiejsza forma naszego spotkania, a więc forma zdalna, forma online z wykorzystaniem sieci internet jest w mojej ocenie najlepszym przykładem tego, o czym będę dzisiaj Państwu mówiła. Dlaczego zdecydowałam się mówić o konsumentach? Ponieważ konsumenci to my wszyscy. Tak określił definicję konsumenta prezydent John Kennedy w swoim orędziu do kongresu w dniu 25 stycznia 1962 roku, który sformułował również cztery fundamentalne prawa konsumentów, takie jak prawo do rzetelnej informacji, prawo do bezpieczeństwa, prawo do wyboru oraz prawo do reprezentacji. I tymi też słowami prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii uznał prawa konsumenta. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę nasze spotkanie od krótkiego cytatu. Jest rok 2047. Nie masz samochodu ani w ogóle zbyt wielu rzeczy, za to subskrybujesz odpłatnie to, co potrzebujesz. Wirtualna rzeczywistość jest tak powszechna, jak telefony komórkowe. Z urządzeniami, które Cię otaczają, porozumiewasz się za pomocą gestów. Niemal wszystkie płaskie powierzchnie stały się ekranami, a kiedy patrzysz na nie, one patrzą na Ciebie. Reklamodawcy płacą Ci za oglądanie reklam. Roboty i sztuczna inteligencja wykonują Twoją starą pracę, ale dzięki nim dostajesz nową. Zajmujesz się czymś, o czym nawet nie śniłoby Ci się w dawnych czasach roku 2017. Zacytowałam Państwu fragment książki pod tytułem Nieuniknione, jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Kelly Kevin. Szanowni Państwo, bez rewolucji druku nie byłoby praw człowieka, a bez rewolucji internetowej nie byłoby globalnego społeczeństwa informacyjnego. Rozwój technik informacyjnych zmienia gospodarkę światową, ale równocześnie ma ogromny wpływ na rozwój gospodarki cyfrowej. Gospodarka cyfrowa to taka, w której realizacja procesów gospodarczych odbywa się przy wykorzystaniu globalnej sieci internet. Notabene rośnie ona 7 razy szybciej niż pozostałe sektory gospodarki, a duża część tego wzrostu związana jest właśnie z dostępem do szerokopasmowego internetu. Zasadniczym celem gospodarki cyfrowej jest tworzenie i powstawanie nowych możliwości rynkowych, nowych i nowoczesnych produktów cyfrowych. Wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych przyczynił się do zmiany sposobu poszukiwania przez konsumentów informacji o produktach, komunikowania się na ten temat i podejmowania decyzji zakupowych. Pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że w dobie nieustającego postępu technologicznego internet stanowi przymiot ludzkiej aktywności. Internet stał się przestrzenią, w której konsumenci spędzają czas, korzystają z usług, dokonują zakupów bądź pracują. A więc dzisiejszy wykład, tak jak już Państwu powiedziałam, dzisiejsze spotkanie bez internetu, no nie mógłby się odbyć. Internet stworzył nieograniczone możliwości zdobywania informacji przez społeczeństwo. Globalność internetu stanowiła fundament do powstania nowego jakościowo społeczeństwa informacyjnego, w którym wykształciła się nowa postać konsumenta.
określanego jako e-konsument. To samo źródło, czyli internet, przyczyniło się do rozwoju handlu elektronicznego, tak zwany e-commerce, który powszechnie wykorzystuje internet w transakcji kupna-sprzedaży. Internet i technologie cyfrowe zmieniają świat, mają zasadniczy wpływ na rozwój nowego typu społeczeństwa informacyjnego. Szanowni Państwo, teorie rozwoju społecznego przedstawiają społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego po tym społeczeństwie przemysłowym. Na marginesie społeczeństwo informacyjne bywa również określane mianem poprzemysłowego bądź postnowoczesnego. Dodam, że termin ten został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka Tadao Umesao w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych. Społeczeństwo informacyjne oznacza nowy system społeczny, kształtujący się w krajach wysoko rozwiniętego rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją odbywa się za pomocą nowoczesnych technik. I w omawianym społeczeństwie kluczową rolę odgrywa informacja, a nowoczesne technologie, zwłaszcza rozpowszechniony dostęp do internetu, pomagają w komunikowaniu się i przekazywaniu informacji. Dlatego też, Szanowni Państwo, cechami społeczeństwa informacyjnego jest wysoko rozwinięty sektor usług nowoczesnych, jak również oczywiście gospodarka uzależniona od wiedzy, ale i oparta na tej wiedzy. Dodatkowo ewolucja nowoczesnych technologii charakteryzuje się bardzo szybkim tempem rozwoju. Szanowni Państwo, patrząc na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Europie z perspektywy ostatnich 20 lat, widać, że Europa przeszła bardzo krętą drogę. Od raportu Bangemana po strategię Europa 2020, warto tu również wymienić strategię lizbońską, ale absolutnie, Szanowni Państwo, z uwagi na ramy czasowe nie będę omawiała tych zagadnień. Chciałam tylko Państwu zasygnalizować, że dokumenty, które wymieniłam, stanowiły kroki milowe w drodze do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Oczywiście rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się z powszechnym zastosowaniem informacji w różnych obszarach codziennej aktywności. I używane przeze mnie już wielokrotnie dzisiaj słowo informacja stanowi słowo klucz, ponieważ ochrona przez informację stanowi credo polityki konsumenckiej Unii Europejskiej. Oparta została na założeniu, że doskonałym sposobem na niwelowanie nierówności w pozycji rynkowej przedsiębiorcy i konsumenta jest nałożenie na silniejszą stronę tej relacji, czyli przedsiębiorcy, obowiązku ujawniania informacji istotnych dla podjęcia przez jej kontrahenta decyzji rynkowej, racjonalnej, słusznej decyzji rynkowej. Na gruncie prawa unijnego informacja oraz transparentność rynku stanowią instrument ochrony konsumenta. Wyraz temu dał między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku, w którym uznał, że informacja jest jedną z konstytutywnych przesłanek ochrony konsumenta. W dacie wyroku był to Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, posłużyłam się już kilkoma sformułowaniami, które myślę wymagają wytłumaczenia, mianowicie pojęciem konsument, od czego chciałam zacząć, żeby móc przejść zaraz przedstawić Państwu, kim jesteśmy, występując w roli e-konsumentów. Zasygnalizowana przeze mnie ewolucja rozwoju społeczeństwa informacyjnego wskazuje na bezpośrednie czynniki rozwoju tak zwanego e-konsumenta. E-konsumenta, którego działaniom w XXI wieku sprzyja najpopularniejsze źródło informacji, czyli internet. Warto dodać, że w wieku poprzednim źródłem informacji było najpierw radio, które z czasem miejsca ustąpiło telewizji, ale zasadnicza różnica między źródłami informacji z XX a XXI wieku polega na niewątpliwie zmianie roli odbiorcy z pasywnego słuchacza do aktywnego nadawcy. Zanim przejdziemy do próby zdefiniowania pojęcia konsumenta, pozwolę sobie zasygnalizować regulację prawną konsumenta, którego definicję zawiera polski ustawodawca w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Dodam, że jest artykuł 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.
I w tym też przepisie ustawodawca nam wskazuje, że konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. I tu przechodząc już do pojęcia konsumenta, należy podkreślić, że ani obowiązujące regulacje kodeksowe, ani pozakodeksowe przepisy nie definiują pojęcia konsumenta. Powyższe sprawia, że wyrażona przez polskiego ustawodawcę w przywołanym przeze mnie artykule 22 z indeksem 1 kodeksu cywilnego definicja konsumenta obejmować zatem powinna również e-konsumenta. Przy czym za e-konsumenta uznaje się konsumenta, który zawiera umowę lub korzysta ze świadczenia będącego przedmiotem umowy, ale szanowni Państwo, w świecie wirtualnym. Wśród charakterystycznych zachowań konsumenta można wyróżnić te obserwowane w internecie reakcje na bodźce z otoczenia ze świata realnego oraz tej rzeczywistości wirtualnej. Z kolei, szanowni Państwo, reakcje te przejawiają się w aktywności między innymi korzystania ze sklepów internetowych w zakresie na przykład czy przeglądając strony czy dokonując zakupu. W zakresie korzystania z serwisów dotyczących usług związanych z podróżowaniem, zakwaterowaniem, korzystania z usług bankowych, prowadzenie bloga bądź udziału w wirtualnych społecznościach, jak i odbierania poczty mailowej. Ten nowoczesny typ konsumenta, e-konsumenta, cechuje zwłaszcza aktywne podejście do rynku, które przejawia się w czynnym wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń mobilnych oraz oczywiście internetu w celu dokonywania na przykład zakupu. Nowoczesne technologie kształtują niemal wszystkie aspekty funkcjonowania e-konsumenta. Dynamiczny rozwój nowego typu e-konsumenta, którego zachowania, ambicje i oczekiwania zakupowe różnią się od tego z przeszłości, jeśli mogę tak powiedzieć, sprawiło, że coraz częściej powszechnie ujawniają się nowe i różne kategorie czy postacie e-konsumenta. I tu pozwolę sobie dodać, że możemy wyróżnić tak zwanego sprytnego konsumenta. Szanowni Państwo, pojęcie sprytnego konsumenta pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w czasie światowej recesji z lat 2008-2009, a sprytny konsument to taki, który dzięki własnym staraniom i wysoko rozwiniętym umiejętnościom zakupowym uzyskuje oszczędności. Czyli dokonał zakupu w sposób rozważny i przemyślany i jest dobrze zorientowany w narzędziach, które na przykład umożliwiają mu porównywanie cen bądź parametrów jakościowych danych towarów czy usług. Wówczas, szanowni Państwo, na bazie zachowań sprytnego konsumenta pojawiła się potrzeba poszukiwania najtańszego miejsca zakupu, której przejawem jest rozwój zjawiska określanego jako smart shopping, w dosłownym tłumaczeniu sprytne zakupy. Wskazywane są w doktrynie czy w literaturze trzy zasadnicze komponenty smart shoppingu. Po pierwsze wiedza rynkowa konsumentów, po drugie zachowania konsumentów, takie, które skierowane są na uzyskanie jak największej ilości informacji odnośnie na przykład okazji cenowej, ale również trzecia cecha, czyli efekty korzystania na przykład z promocji sprzedażowej. Innym typem konsumenta jest konsument hybrydowy. Konsument hybrydowy to taki, który mniej jest zainteresowany produktami adresowanymi dla rynku średniego, łączy bowiem tutaj konsumpcję jakby luksusową z dyskontową. Stąd to nazwa hybrydowy, czyli połączenie. Ale, szanowni Państwo, inny typ konsumenta czy e-konsumenta to jest konsument ekonomiczny. Konsument ekonomiczny, którego charakteryzuje chęć zakupu produktu w najniższej cenie. Inny typ konsumenta to konsument poszukujący wartości, czyli taki, który oczekuje wysokiej jakości towaru czy usługi w zamian za niską cenę. Szanowni Państwo, to są oczywiście wybrane przykłady z literatury typów czy rodzajów konsumentów. Można te przykłady czy te rodzaje mnożyć. Nie o to chodzi, chciałam Państwu wymienić te najczęściej pojawiające się w praktyce.
Szanowni Państwo, globalna sieć internet otworzyła nowe możliwości, a dokonywane w jej wirtualnym obrębie czynności prawne, które związane są z handlem i usługami, określa się jako handel elektroniczny, z języka angielskiego e-commerce. E-commerce oznacza wszelkie aspekty transakcji handlowych, które zawierane są z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i ich oprogramowania, takich jak telefon, smartfon bądź komputer. Zatem e-commerce to forma handlu oparta na wszechstronnym wykorzystaniu internetu w transakcji kupna, sprzedaży, czyli podczas dokonywanych zakupów. Trudno, Szanowni Państwo, przedstawić genezę e-commerce w oderwaniu od historii powstania internetu, więc jak Państwo pozwolicie, kilka słów na temat tego, kiedy i jak narodził się internet. Szanowni Państwo, początek sieci internet to rok 1969, kiedy to na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles zainstalowano sieć ARPANET. Sieć ARPANET, której następcą oczywiście jest dzisiejszy internet. I wówczas w 1969 roku wysłano pierwszą wiadomość. Oczywiście w ciągu kilkudziesięciu następnych lat nastąpił gwałtowny rozwój medium komunikacyjnego opartego na globalnej sieci połączeń, jakim jest internet. I internet tak naprawdę w pierwszej fazie powstania spełniał funkcję zwłaszcza komunikacyjną. Ale już lata 80. XX wieku przyniosły próby wykorzystania internetu do handlu. Niektóre źródła podają, iż w roku 80. był on dość szeroko stosowany przez takich producentów jak Ford, czy General Motors, czy Nissan. Ale rok 1992 był przełomowy. Wówczas to Stany Zjednoczone zniosły zakaz stosowania internetu w celach komercyjnych. I dlatego też od 1994 roku zaczęły powstawać pierwsze sklepy internetowe, których zamówienie składało się telefonicznie, a potwierdzało mailowo. Szczególne lata 1994-95 to lata, kiedy powstały pierwsze sklepy internetowe, na przykład Amazon.com powstał w 1994 roku, założony przez Jeffa Bezosa, gdzie na początku sprzedawane były jedynie książki. Dziś Amazon jest tak naprawdę liderem branży e-commerce, który notabene uczynił jego założyciela jednym z bogatszych ludzi na świecie. Szanowni Państwo, każdego miesiąca platforma odwiedza ponad 197 milionów ludzi z całego świata. To więcej niż chyba liczy populacja Rosji, około chyba 145 milionów. Szanowni Państwo, dalej w tych latach powstały wyszukiwarki, na przykład Google, bądź platformy aukcyjne, na przykład ebay.com, który de facto jest pierwowzorem dla polskiego Allegro. Szanowni Państwo, te lata, rok 94-95, uznaje się za początek czasów handlu elektronicznego. Natomiast oczywiście samo pojęcie czy określenie e-commerce do powszechnego użycia wprowadziło przedsiębiorstwo IBM w 1997 roku. Podnosząc sytuację rozwoju sklepów internetowych w Polsce, to dodam Państwu, że pierwszy sklep internetowy w Polsce powstał w 1994 roku. Była to księgarnia Nepo. Następnie w 1997 roku powstał kolejny sklep internetowy, przedsiębiorstwo Terent, a w 1999 roku swoją e-commerce'ową działalność rozpoczął Merlin.pl, czy następnie Empik.pl. W tym samym czasie też powstała największa polska platforma transakcyjna online, czyli Allegro, myślę, że Państwu doskonale znana. Szanowni Państwo, warto dodać, iż w przypadku sklepów internetowych mamy do czynienia z umowami, które zawierane są na odległość. Dodam tylko, że umowy zawierane na odległość są umowami zawieranymi z konsumentami w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, co ważne, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w jednym miejscu i oczywiście przy wykorzystaniu jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, poczta elektroniczna czy portal internetowy, oczywiście do chwili zawarcia umowy włącznie. Szanowni Państwo, zastanówmy się, jakie korzyści dają sklepy internetowe e-konsumentowi.
Te korzyści wyrażają się między innymi w możliwości szybkiego i sprawnego porównywania cen towarów. Również oczywiście oszczędności czasu poprzez brak konieczności na przykład dojazdu do sklepu. Bogate stanowią również bogate źródło informacji umożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty poszukiwanego produktu. Czyli mam tu na myśli korzystanie z przeglądarek, blogów, porównywarek, cen, ale także z opinii konsumentów odnośnie produktów czy także sprzedawców. Ale Szanowni Państwo, to jest również możliwość zakupu dosłownie każdego towaru, nie tylko krajowego, ale także znajdującego się za granicą. Niewątpliwie jako wadę takiej formy zakupu dla konsumentów wskazuje się brak możliwości fizycznego zapoznania się z towarem, chociaż i w tym zakresie wprowadzone są innowacyjne metody, ponieważ Szanowni Państwo, dodam, że dla przykładu jedno z francuskich przedsiębiorstw wprowadziło jako pierwsze użyteczne w branży e-commerce narzędzie sprzedażowe, które umożliwia kupującemu sprawdzenie, jak wygląda kupowany przez niego produkt w formie 3D. Zresztą aktualnie sporo sklepów internetowych wprowadziło taką wizualizację 3D. Trójwymiarowy obraz, który generowany jest za pomocą aplikacji, daje możliwość klientom obejrzenia produktu tak naprawdę z każdej strony i pod każdym kątem. Także myślę, że z taką formą Państwo zapoznania się z towarem, który chcecie zakupić, spotkaliście. Natomiast przechodząc na grunt przedsiębiorców, jak wygląda handel e-commerce dla przedsiębiorców, z punktu widzenia przedsiębiorców, jakie korzyści przynosi handel elektroniczny? No na pewno pozwala na lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych i też przyspieszenie działań biznesowych, to niewątpliwie. Pozwala również na prezentowanie ze strony przedsiębiorców informacji handlowych na swój temat. Pozwala na interaktywny kontakt z klientem, ale również umożliwia monitorowanie, bieżące monitorowanie potrzeb i upodobań konsumenta, co umożliwia przygotowanie też indywidualnej, dopasowanej oferty, a to wszystko oczywiście przyczynia się też do redukcji kosztów. Ale Szanowni Państwo, e-commerce, tak jak powiedziałam, wiąże się również z wieloma zagrożeniami dla obu stron transakcji, bo tak jak Państwu powiedziałam, dla konsumenta na przykład może być ryzyko dostarczenia towaru uszkodzonego, wadliwego, ale oczywiście z taką sytuacją może mieć do czynienia również sytuację dostarczenia produktu czy kupienia produktu w sklepie tradycyjnym. Tego też nie możemy wykluczyć. Czy tym minusem jest brak możliwości fizycznego zapoznania się z produktem? Choć, tak jak Państwu powiedziałam, są wprowadzane na przykład wizualizacje 3D. Mogą się również pojawić problemy w procedurze reklamacyjnej, ale takie problemy też nam mogą oczywiście występować w sklepie tradycyjnym, stacjonarnym. Z kolei dla sprzedawcy e-commerce wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania swojej strategii marketingowej do potrzeb nowoczesnego konsumenta, no oczywiście w silnie takim konkurencyjnym otoczeniu. Szanowni Państwo, początkowo, o ile konsumenci pełnili rolę biernych de facto czytelników informacji, no, z witryn danych przedsiębiorstw, o tyle aktualnie wyraźnie oczekują konsumenci możliwości uczestniczenia w procesach mających na celu rozwój nowych produktów. Nowego e-konsumenta charakteryzuje na pewno wysoka aktywność rynkowa, zaangażowanie, bardzo duże zaangażowanie w proces decyzyjny, rosnąca w siłę świadomość konsumencka, ale także samodzielność oraz dążenie do indywidualizacji jakby dokonywanych wyborów. Sieć internet w zasadniczy sposób zmieniła nam relacje w handlu, ale relacje również na linii konsument a przedsiębiorca, oczywiście w zakresie handlu. Zgodnie z tym, co już zasygnalizowałam, w 2019 roku w Polsce ponad 53,9% populacji dokonywało zakupów przez internet. Oczywiście z roku na rok ten procent ciągle się podnosił, co oznacza, Szanowni Państwo, że komunikacja kanałem internetowym nie tylko rośnie w zawrotnym tempie, ale również ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Oczekiwania konsumentów wzrastają równie szybko,
jak zmieniają się ich preferencje, to znaczy to, do czego tak naprawdę przyczynia się, do czego przyczynia się rozwój e-commerce. Handel elektroniczny wychodzi niejako naprzeciw rosnącym wymaganiom konsumenckim, ale również oczywiście kreuje nowe trendy, nowe zachowania rynkowe. Niewątpliwie poznanie czynników, które dynamicznie kształtują zachowania zakupowe konsumentów, mogą być i są, śmiem powiedzieć, że są tak naprawdę kluczem do działań zapewniających istnienie i rozwój rynku handlu elektronicznego. Niewątpliwie istotnym czynnikiem warunkującym rozwój e-commerce jest budowanie i wzmacnianie zaufania właśnie na linii e-konsument, a e-sprzedawca, jeśli używamy tego sformułowania e-konsument, to myślę, że sformułowanie e-konsument będzie właściwe. Tutaj oczywiście przejawem budowania zaufania są niewątpliwie regulacje formalno-prawne, które tworzą ramy e-commerce. To jest oczywiście cały katalog i szereg tych regulacji, których nie sposób wymienić, ale chciałam Państwa uwagę zwrócić na jedną z ustaw, mianowicie w 2014 roku największy wpływ na branżę e-commerce miała zmiana przepisów w postaci wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Wskutek wprowadzenia regulacji przedmiotowej ustawy na sprzedawców zostały nałożone obowiązki informacyjne związane przede wszystkim z przekazywaniem informacji na temat zamówienia. Oczywiście, tak jak mówiłam, to zagadnienie z uwagi na obszerność, ogromny zakres regulacji, no nie stanowi przykładu naszego dzisiejszego spotkania, ale chciałam Państwu tylko dodać, że katalog tychże obowiązków został znacznie poszerzony w odniesieniu do poprzedniej regulacji, jak również został ujednolicony dla obu rodzajów umów, umów zawieranych w okolicznościach nietypowych, do których zalicza się umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, ale i umowy zawierane na odległość, czyli tak zwane umowy internetowe, o których Państwu już mówiłam. Szanowni Państwo, strona internetowa, serwis internetowy uważany jest przez przedsiębiorcę za oś komunikacji marketingowej w internecie, jak również stanowi oczywiście narzędzie do prowadzenia jakby działań promocyjnych online. Ta dystrybucja produktu poza tradycyjną siecią sklepową pozwala niewątpliwie obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa. I takie, Szanowni Państwo, zachowania charakteryzują strategię przedsiębiorcy, która oparta jest na tak zwanym, czy na zasadzie tak zwanego marketingu sieciowego. Ten marketing sieciowy, ja tylko dodam, że stanowi innowacyjną jakby strategię marketingową, która jest idealną odpowiedzią na ciągle rosnące wymagania nowoczesnego konsumenta. Istota marketingu sieciowego sprowadza się do bezpośredniego, szerokiego geograficznie przekazywania informacji na temat produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, a tego oczekuje oczywiście współczesny konsument. Oczywiście postawa współczesnego konsumenta wpłynęła również na rozwój tak zwanego e-mail marketingu. E-mail marketing polega z kolei na rozsyłaniu listów, najczęściej reklam, poprzez pocztę elektroniczną. Zresztą reklama mailowa często utożsamiana jest ze spamem, czyli tą wiadomością niechcianą, niezamawianą przez odbiorcę, w przeciwieństwie na przykład do newslettera, który stanowi zazwyczaj tą formę informacji zamawianą przez odbiorcę. Najczęściej spotykanymi formami reklamy internetowej są oczywiście reklama graficzna, tu mam na myśli baner, billboard czy boks reklamowy, ale też reklama na przykład w wyszukiwarkach czy drobne ogłoszenia. Szanowni Państwo, również wymiana opinii między e-konsumentami ma ogromny wpływ na rozwój e-commerce. W tradycyjnych mediach takich jak radio, telewizja bądź gazety, które są w jakimś stopniu kontrolowane przez wydawcę, przekaz komunikacyjny jest de facto jednostronny. Natomiast media społecznościowe umożliwiają interakcję uczestników, którzy wykorzystują sieć w celu zdobycia informacji, ale też wymiany informacji o produktach, usługach, czy też umieszczania swoich recenzji, wyrażania opinii na ich temat.
To z kolei pomaga oczywiście im podejmować efektywniejsze de facto decyzje zakupowe. Zresztą tematyczne fora społecznościowe czy blogi eksperckie również ułatwiają dyskusję na temat konkretnych rodzajów produktów i marek. Media społecznościowe, blogi czy fora są zatem, Szanowni Państwo, czynnikami, które mają ogromny wpływ na proces decyzyjny konsumentów. Jak już Państwu powiedziałam, kluczowym rozwiązaniem dla e-commerce jest regulacja ustawy o prawach konsumenta, ale mam na myśli tutaj tą regulację ustawy o prawach konsumenta w części dotyczącej prawa do odstąpienia, ponieważ jednym z instrumentów ochrony konsumenta, czyli każdego z nas, jest możliwość odstąpienia od zawartej umowy przez konsumenta w terminie 14 dni. Ja tutaj tylko nadmienię, że termin ten 14-dniowy jest jednolity już w systemach krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Co ważne, Szanowni Państwo, jako konsumenci możemy odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Sprzedawca nie może warunkować naszego odstąpienia od podania przyczyny odstąpienia od umowy. Wykonanie przez konsumenta uprawnienia odstąpienia od umowy w czasie oczywiście wyznaczonego ustawowo terminu polega już na złożeniu przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy i takie oświadczenie możemy sami napisać jako konsumenci, ale możemy skorzystać również z wzoru, który stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Szanowni Państwo, w świetle powyższego należy zauważyć zwłaszcza, że dwa zasygnalizowane instrumenty, czyli najpierw zasygnalizowane przeze mnie obowiązki informacyjne przedsiębiorcy oraz przed chwilką zasygnalizowane prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta, należą do elementów zachęcających niewątpliwie e-konsumenta do handlu elektronicznego. Na kanwie dokonanych rozważań należy zauważyć, że zachowania konsumenta mają zasadniczy wpływ na zmiany, jakie zachodzą tak naprawdę w całym łańcuchu sprzedaży. W dzisiejszym handlu wymagane jest innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niewątpliwie globalnej konkurencji. Rozwiązaniem jest niewątpliwie zrozumienie zmian, jakie zachodzą w procesach zakupowych e-konsumentów. Oczywiście z uwzględnieniem nowych technologii czy postępującej, tak jak powiedziałam, globalizacji. I okazuje się, że stworzenie własnej strategii cyfrowej wydaje się dzisiaj już de facto obowiązkiem każdego sprzedawcy, którego celem jest funkcjonowanie w internecie. Szanowni Państwo, podsumowując, z uwagi na pewne ramy czasowe, należy dojść do wniosku, że zmieniające się nieustannie zachowania współczesnych e-konsumentów wpływają na rosnący w siłę rynek e-commerce. Wraz ze zmianą zachowań e-konsumentów, wzrostem ich wymagań, ale również ciągłym rozwojem technologii informacyjnych i oczywiście komunikacyjnych, w tym mam na myśli urządzeń z dostępem do internetu, sprzedawcy zostają niejako zobowiązani do zweryfikowania koncepcji nowej strategii marketingowej i wprowadzania innowacyjności. W tym też aspekcie często niezbędna jest transformacja przedsiębiorstw, która zmierza w kierunku wirtualności, która zmierza w kierunku przenoszenia funkcjonowania do niejako wirtualnego środowiska. Można w tym miejscu, Szanowni Państwo, zaryzykować stwierdzenie, że przedsiębiorca stoi niejako pod presją dostosowania się do potrzeb e-konsumenta właśnie takiej wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście poznanie zachowań e-konsumenta ma istotne znaczenie dla przetrwania, ale i rozwoju sklepów internetowych, które funkcjonują w ciągle rosnącym rynku e-commerce. A nowego konsumenta, nowego e-konsumenta nie należy bagatelizować, ponieważ stanowi on ten typ konsumenta, który ma szansę dominowania na rynku handlu elektronicznego, który mocno konkuruje już w aktualnych, współczesnych czasach z handlem tradycyjnym. Szanowni Państwo, pozwalając sobie zasygnalizować pewien fragment zagadnień, ponieważ zdaję sobie sprawę, że przy takiej tematyce, którą zakreśliłam, można długo i wiele mówić,
Ale tutaj nie chodziło o to podczas naszego dzisiejszego krótkiego, niewątpliwie krótkiego spotkania. Chciałam Państwu zasygnalizować pewien fragment, zasygnalizować to, jak nowy konsument wpływa, nowa postać konsumenta, czyli e-konsument wpływa na rozwój też w jakimś stopniu nowego handlu e-commerce. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainteresować przedstawioną tematyką i być może będziecie Państwo zainteresowani rozszerzeniem tej tematyki. Zachęcam do oczywiście też bogatej literatury w tym zakresie. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia. Do widzenia Państwu.